Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z robotem kuchennym Kobo. Dzisiaj mam dla Was propozycję idealną na upalne letnie dni. Będzie to drink bezalkoholowy a la mojito. W robocie Kobo 7 znajdziemy również przepisy na drinki. Są tam przepisy na drinki z alkoholem, jak i te na bez alkoholu. Dzisiaj przygotujemy tą drugą wersję. Zatem zachęcam Was do obejrzenia filmu z przepisem i jak zawsze zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Do przygotowania tego napoju bezalkoholowego potrzebujemy dosłownie kilku składników. Mianowicie mamy tutaj wodę mineralną, ja wykorzystam z tego 1 litr. Potrzebujemy jeszcze cukru trzcinowego, 4 limonki, pokroiłam je sobie na ćwiartki i wykorzystamy sobie jeszcze listki świeżej mięty. Zabieramy się za przepis. Tutaj mamy przepis wybrany, wciskamy OK. Wszystkie składniki mamy wymienione, wciskamy dalej. Oczywiście jest możliwość zważenia składników, wciskamy dalej. Limonki już sobie wcześniej przygotowałam, wciskam dalej. I teraz do naczynia miksującego w zasadzie wkładamy wszystkie składniki, tylko wodę sobie rozdzielimy na dwie części. Zdejmę pokrywę. I najpierw wrzucamy limonki pokrojone na ćwiartki. Zeruję wagę i wsypuję 110 g cukru. Wkładamy listki mięty. W przepisie mamy 15 sztuk, ale możecie dać tyle, ile lubicie. Zeruję wagę i wlewam pół litra wody. Zamykam pokrywę. Dokręcę miarkę. Wciskam dalej. I teraz przez 30 sekund robot nam będzie przygotowywać nasz drink bezalkoholowy. Start! Także już mamy praktycznie przygotowany ten nasz napój. Teraz sobie tylko zdejmę miarkę, wyzeruję wagę i wlewam pozostałe pół litra wody. Te 3 gramy nie robią różnicy. Wciskamy dalej i drink mamy już gotowy. Wystarczy go tylko za pomocą sitka przecedzić do dzbanka. Wszystko się dokładnie połączyło i teraz już wystarczy sobie to przecedzić. Wykorzystam do tego koszyczek, który mamy w komplecie i bardzo łatwo sobie to przecedzimy do dzbanka. Drinki już mamy gotowe, ja sobie jeszcze tutaj powrzucam miętę do środka. Przeozdobimy sobie jeszcze tutaj limonkami. No i na upał mamy idealny napój. Zobaczyliście właśnie, jak w 30 sekund można wyczarować sobie taki pyszny, orzeźwiający letni napój z wykorzystaniem robota kuchennego Kobo 7. Kobo 7 właśnie cechuje głównie to, że te przepisy są szybkie, dzięki temu oszczędzacie czas, a taki napój na pewno będzie o wiele zdrowszy od takich kupnych. Zawiera dużo witamin, dzieci uwielbiają takie, w zasadzie jest to forma, można powiedzieć, nawet lemoniady. Zachęcam Was do oglądania innych filmów na moim kanale, gdzie prezentuję sprawdzone przeze mnie pyszne dania, na pewno któreś przypadnie Wam do gustu. Przypominam Wam o moim standardowym kodzie rabatowym, który aktualnie obowiązuje. Jest to kod GOT250, dzięki któremu możecie zakupić Kobo 7 aż 250 zł taniej. Link do sklepu jak zawsze znajdziecie w opisie pod moim filmem. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, czy Wam również ten napój przypadł do gustu i czy Wam smakuje. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie.